Manko, siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Origins. Dalej się tutaj bawimy. Słuchajcie, zmieniłem sobie zbroję na tą zbroję, którą właśnie zdobywamy po zabiciu wszystkich tych łowców, jak pamiętacie, którzy na nas polowali. Bo ten, no to zbroja ISO na dłuższą metę, właśnie bez kaptura jest dosyć słaba, a z tą maską dziwną to też tak nie pasuje do serii, także z tej zbroi rezygnuję. Ale zobaczyłem coś kozackiego, słuchajcie, jest pakiet koszmaru, właśnie wszedł do sklepu. Troszkę moja kamerka tutaj zasłania, ale jak widać całkiem ciekawy temat. Czekajcie, wyłączę kamerkę. Tak, na chwilę wyłączyłem, kto chce może zobaczyć i się zastanawiam właśnie nad tym pakietem, bo naprawdę kozak ubiór. A jak mam jeszcze w sumie nagrywać DLC-ki, które mają wyjść właśnie na początku przyszłego roku, jeszcze trochę później jakiś tam coś tam ma wyjść, to w sumie czemu by się nie pobawić w taki pakiet? Ewentualnie od tego ziomeczka na farcie ze skrzyni trafić, bo on sprzedaje te skrzynki i u niego na farcie można właśnie coś takiego trafić. Grupa bandytów, dawaj. Ja ogólnie robię od niego misję, bo on ma zazwyczaj takie coś, że a pójdź zabij bandytów, no nie, taki niezbyt do nagrywania. Ale ciekawe nagrody można u niego właśnie dostać. I widziałem, że jest jakieś osiągnięcie za to, że wykonamy u niego 10 misji, tak. Jeśli chodzi o właśnie tego kumpla, to u niego misje są raz na dzień, tak. Musicie odczekać do północy następnego dnia. Coś takiego, nie wiem. Się odblokowują. Dobra. Nie, po prostu załóżmy, przechodzicie teraz misję, to następnego dnia już możecie u niego kolejną robić. Tak, tak to działa. Dokładnie. Ciekaw jestem, czy jakbym wyłączył grę, zmienił sobie godzinę w komputerze dzień później, to czy by przeszło. Tak, bo nie sprawdzałem w sobie, ale to jest zawsze motyw, nie? Dobra, obóz bandytów, tak? Pozwól, że sobie stąd zajdę. Sobie tutaj zeskanujemy oczywiście. Kurde, jak ja tu byłem już wcześniej. Także stary bandyci, dostaniecie po głowie w sumie razy dwa. No straszne rzeczy się stało, umarł człowiek tam. O, poszedł się poskarżyć kumplom. Ej, bo tu ktoś strzela z ciało. Ratujcie. Tak, swoją drogą, jeżeli chcecie dalej oglądać Assassin's Creed Origins, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, za co bardzo dziękuję. Bo ostatnio w sumie, no słabe wyniki już na serii są. Muszę przyznać, odkąd skończyliśmy główną fabułę. Kurde, ale się schowali. Gdzie wy tu jesteście? Zaraz ich tu podejdę, czekajcie. Ten tutaj typo czuwa. Czuwa. No proszę. Chyba idzie to zrobić po cichu. Ciach. Wiem, że mnie zauważy, ale jak chcę to zrobić? Patrzcie, kombinację robię. Kombinację! Ciach! Cześć, kumpel. O, ty taki. Cwany? Albo w sumie. Nie macie. Tak cię przepołowimy tutaj. Dobra, już do niego wracamy. Co tu się stało z tym? Z tym halo? Jak to się wbiło? Czekajcie, czemu wyciągnąłeś miecz? Ja nic nie klikałem po miecz. Ja tylko chciałem sprawdzić, czy mogę coś tutaj zebrać. O, mogę jednak, okej. Okay. Strzały mam uzupełnione, okej, okay, to dosyć ciekawe, bo nie miałem na maksa. Dobra, koniku, dawaj, jedziemy. Hop. Właśnie, lecimy do Reda, jak kto woli odmienić, w sumie. Powiemy, halo, bandyci już ci... Nie będą sprawiały żadnego, ale to żadnego kłopotu. Ale was tutaj dużo. Tylko dwóch załatwiłem. Ale słabo. Dawaj, koniu. Wiem, że dasz radę. Właśnie tak. Jesteś najlepszym hardcore koniem ever. Dawaj. Dobrze. Nie wiem, co tu się dzieje, ale skoro Senu atakował, bądź atakowała. To się dołączyłem. No i dobra. Kurde, noc się nam robi. Zazwyczaj jak nagrywam odcinki, to noc jest w tej grze. Bez sensu. Zaraz zrobimy dzień. Cześć. Tak, co mi dasz? Gorzki łuk. O nie, no wiesz co? Mogłeś mi dać jakąś legendę, ale 1500 punktów doświadczenia, to czemu nie? Słuchajcie, ja i tak mam dużo pieniędzy.
Możemy sobie taką skrzynię właśnie kupować tutaj. Pek, i czasami poleci coś fajnego, czasami nie. Kurde, znowu fioletowe. Wiecie, taka zabawa jak w CS-ie w skrzynki, nie? Dobra, ale zdecydowanie mam dzisiaj pecha do tego, bo żadna legenda nie poszła. Także ja już podziękuję. Nie dajesz mi dobrego dropu, giń! Przepadnij! Ty, kanciarzu jeden. On w ogóle kantuje strasznie. Na początku mówił, że jego rodzice zginęli i on coś tam. Znaczy, że przez bandytów zginęli i on coś tam musi się sam utrzymywać. Później powiedział, że jego matka zabiła jego ojca i że sama coś tam dalej zrobiła. To jest taki mały kanciarz, nie? Ale spoko. Dobra, wykonałem tutaj twoje zadanie. Łysy sopka, mnie ta misja interesowała, bo to była właśnie w tamtym mieście, a dalej tego nie zrobiłem, co tu się działo. Pomści, habaki. To niech wskakuje na hamaki i niech sam siebie pomści. Dobra, gdzie to było? Krokodilopolis, tak właśnie. Pamiętacie, odpaliła się nam sama cutscenka tutaj. Jak jeszcze robiliśmy właśnie główne misje. Także się tutaj przejdziemy. Mamy już super ekstra strój. Nikt nam nie podskoczy i lecimy wyjaśniać. Tak właśnie. Ciekaw jestem, czy jakbym sobie teraz wziął tą podróbkę miecza z siły, nie wiem jak to po polsku mogę powiedzieć. Czy bym miał problem jakiś z tym, że mam mniej życia, bo wiecie, tam był przeklęty miecz. Dalej on jest mega OP. Jesteście przeklęci? To poczekajmy na dzień, skoro jesteście przeklęci. Ja się w nocy w żaden horror nie pakuję. Halo, tak się nie robi. Pyk. Dobra, dawaj mi myszyn. Petsuchos has never attacked anyone before. His eyes turned red. Did you see? Is Sobek displeased with us? Nick, even the gods turn their backs on the people. Where is Petsuchos now? Our priest Sehetep took the god back to the pool inside the temple. I have never seen him like this. Okay, czyli krokodylek tam oszalał. Pamiętacie chyba zresztą, bo ja pamiętam jak to tam się załadowało. Także zobaczmy, czemu Petsuchos ma krw... Petsuchos toczy krwawe łzy? Czemu toczy? A, okej, okay, dobra. Tak, pamiętacie go? Był taki ziomeczek. O kurde. Jup, nawet na 40 levelu on mi pokazuje czachę, nie? Patrzcie, bym mu zabrał tym łukiem. A tym to już w ogóle nic. No to faktycznie hardkorowy ziomeczek. Dobra, nie atakuj świętego krokodyla. Nawet nie zamierzam. Przecież on by mnie rozniósł na strzępy, nie? Nie przemyślałem tego, co zrobiłem, więc krokodylek wam może pójść. Czekajcie, bo on jest święty, nie? I zdenerwowany. Okej, czyli ktoś tutaj uciekł, tak? Dobra, co my tutaj mamy? Śmierdzi, aż oczy bolą. To dobry tekst, bo to może pasować do tego. No, tam widzę, że coś jest na pewno, jeszcze tam. Wiecie, bo tu mi coś śmignęło, ale to chyba gdzieś tam mega ultra da hiper daleko, tak. Sobek, nie atakuj mnie. Co tutaj masz? Nie pożarłeś, cię spakowała, tak? Coś mi tu jeszcze mrugnęło. Nie, zdawało mi się. Ziobeczku, nie atakuj mnie. Tam wejść. Ej, chcę ci pomóc. Nie atakuj. Dobra, wiecie co, ja stąd wyjdę. Spróbuję znaleźć drugą drogę, bo tam były kraty te metalowe. Także się na pewno nie przebijemy przez to. Od nami. Opuszczasz teren śledztwa. Nie! Dobra, już wracam, spokojnie. Jak tam wejść? Mam to rozwalić, czy co? Jeszcze tędy nie przejdę, halo. Daj mi przejść. Okej, okay, może gdzieś dalej jest wejście. Ha. Senu, help me. Pracuje. Pewnie on szuka tego papirusa jednego.
Senu, czemu ty nic nie widzisz w życiu? Halo. No właśnie, wyżej. Potrzebuję opcji, jak tam wejść. Czy jest tu jakieś ukryte wejście? Bo stary się zastanawiam, czy nie wyjść tutaj za mur i tam nie wejść sobie. Ale nie. Co to mi pokazuje? Kurde, papirus. No, no nic tutaj nie ma. Co za rozkmina? No zobaczcie, ja bym chciał tutaj wejść, no, tak naprawdę, naprawdę. No jedyna droga jest tutaj. Dobra, kij, opuszczamy ten teren śledztwa. Najwyżej mi misję rozładuje, ale kurde, no innej opcji nie widzę, żeby tak wejść. W tamto miejsce. Pyk. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, gra mnie znowu troluje. Kolejna zresztą. Ja w Call of Duty niosłem taką tą dziewczynkę, co wtedy się ratowało. I gościu mi mówi: nie, 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 idziesz w złą stronę. A szedłem w dobrą stronę, nie? To coś takiego, opuszczasz teren śledztwa. Okej, cel jest blisko. Proszę bardzo, mamy cię tutaj. Czekajcie, czy mi się wydaje, co to była druga droga? Wait. Gdzie to prowadzi? Aha, czyli miałem też tutaj drugie wejście. Ej, faktycznie blisko. Pewnie im o to chodziło, jak był ten komunikat, że opuszczam teren. Dobra. Już się wbijemy tędy. Już mi się nie chce tamtędy latać, okej. Opa, ale zginę, ale umrę, ale przypadnę, nie? Dobra, super, bardzo mnie to cieszy. Dawaj łódeczkę proklimatyczną. Płyniemy. Ej! Wszedłem ci pomóc, albo cię... Aha, to ci pomogłem. Trochę nie w porę. Notatka, trucizna dla krokodyli. Czemu zadzieramy z Bogiem krokodyli? Okej, czyli po prostu instrukcja, jak zrobić. Hibiscus Melina, ale masz wpierdziel od nas. Ej, bajek, a co ty się tu wbijesz? Zapolujemy sobie. Dobra, koniu! Aha, wiedziałem, że tu będziesz, dawaj. Dawaj, 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 mamy tutaj mission. Mission, mission, final mission. Bo lecimy do arsenału, który jest dosyć duży. Pamiętam, że go przejmowałem, jak jeszcze nie miałem dobrego levela do tego, ale tam akurat były fajne kusze. Także to był easy temat dosyć. Ale tak... Jak czy inaczej musimy się tutaj wbić. Dawaj do wody. Oj, koniu! Sorry, myślałem, że to jest płycej. Dasz sobie radę! Mówię ci. Dasz sobie radę. Pyk. 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 No, najlepiej. Okay. O, czyli go tutaj widać, tak? Patrzcie, jak ją zdejmę. Czekajcie, bo jest czasem dosyć za daleko. Dobra, no nic. Pomogę tutaj tak. Gdzie mi uciekasz? 29 level. Jakiś ptak leciał obok. Jak on mógł? To ja myślałem, że tu tędy idziesz, a to już nagle tam jest. Ja nie widzę, żeby tutaj było za dużo ludzi. Ej, to dobra, bez lipy idę. Idę z tematem, patrzcie na to. Ciach. Dobra, tak wiem, że nie było perfekcyjnie wycelowane, ale mam za duże DPI na myszy. Na szczęście gra stwierdziła, a to ci pomogę. O, ty wieżo zwierzę, ty jesteś tym dużym koksem. Ale co mi z tego, że ty jesteś dużym koksem, jak chyba nie masz tarczy nawet ze sobą? O, shit. Dopiero zauważyłeś? No to pach. Skoro dopiero zauważyłeś, to cię, kolego, wyręczymy tutaj. Ze składaniem raportów i innego czegoś? Kurde, on jest za daleko. Skubaniec. Ktoś mnie zauważy, to się tym jakoś nie przejmuje zbytnio, chociaż
Mógłbym rozwalić ten koszyk, ale po co? O, jak mnie zobaczył. Ciach, ciach, ciach. Dawaj, dawaj. A też mnie zauważył. Rujesz się, typie. Wiesz co, nie, ja sobie ustawię tę podróbkę mieczyka, o którym mówiłem. Zobaczę, jeśli padniemy w jakimś dziwnym miejscu, to przypał. Walki nie można, a w walce nie można zmienić, tak? Dobra. A szkoda. A szkoda. Czy już jestem poza walką? Czy już gra stwierdziła, że jestem poza walką? Zobaczmy. Pyk, okej. Dobra, no to mamy... Mamy klątwę. Ale za to możemy mieć teraz dosyć śmiesznie duży damage. Die, worm. Właśnie na takim poziomie. Gdzie uciekasz? Jakiś problem? To za zatruwanie krokodyli. O ty. Spoko to jest. Dobra, co mam cię dobić, tak? No cóż, no. No przypał, także dobijamy. Twoim celem są krokodyle w świątyni. Dorwi tego dużego, inne nie mają aż tak dużego znaczenia. Nie zabij żadnego z nich, bo zapłaci za to głową. Mają się tylko rozchorować. Najlepiej na coś, co zmienia im oczy, wygląda wystarczająco poważnie. No to już się udało. Trucizna nie może zostać wykryta. Płatność to kapitana jak zwykle. Sahetep za tym stoi. Talented, but twisted. Sahetep. He was the priest at the temple. Gods. What is it with priests and money? No coś tam widzą. At least the temple crocodiles are not going to die. I should tell the guardian. Okej, to na razie. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy na akcję. Porozmawiaj ze strażnikiem. Eureit. Nie ma sensu się teleportować, skoro to cały czas się dzieje wszystko w jednym mieście. Nie ma sopka. Opuścił was. Dobra, 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 dobra. Ciekaw jestem, czy my tego krokodyla w ogóle ten uleczymy, nie? Ale z ciekawości bym sobie z nim powalczył, nie? Jak on miał taki zabójczy level tam. Ciekaw jestem, czy dałbym mu radę. Cześć. Mam information. No co się prujesz? No. No gadaj ze mną, bo cię trzasnę. Guardian of Sobek. The sickness was not an omen from the gods. Your crocodiles were poisoned, but they will recover. Poisoned? Are you sure? By whom? They will pay with their lives. Your own priest Sehetep was responsible. He's trying to increase offerings from your followers. What? Sehetep is Sobek's right hand. He will never do this. What you are saying is blasphemy. Ah, you priests. Forever holding to your superstitions. You have been told the truth. The gods themselves will judge what you do with it. No i mu jeszcze pocisnęliśmy. A co kurde? Co nie? Krokodyl atakuje! O ty kurde. Bardzo porobiony. Darabowy exp, oh yeah. A ty co na wstecznym zdajesz? Halo? Czemu idziesz na wstecznym? O właśnie. Naprawiony człowiek! Jak nowy! O nie, co za ludzie. Co tu mamy? Pomści. Nie będę nikogo, kurde, tutaj mścił. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze trzy zadania, które mam odblokowane. W tym tą pchłę z Cyreny, której nie ogarniam, bo tego Esia nigdzie nie ma. To nie jest Ezio, to jest Esio. Esio, co najwyżej. Gniew poetów, to kiedyś sobie wzięliśmy. Walka o wolność, to chciałem zrobić dzisiaj ogólnie. Ale tak nie naszło, żeby zrobić inną misję, także to mamy aż tutaj. Dobra. Widzicie, że tutaj nie mam żadnego fajnego miejsca do teleportacji. Ale no cóż, no trudno się mówi. Nie zapominaj wynagradzać Senu co jakiś czas. Ciężko pracuje i zasługuje na pochwałę. O ty. Jak mam to zrobić? Halo.
Nie mam pojęcia. Nie no, ogólnie czasami jak się nic nie robi, to przelatuje Senu. On ją pac, pac, pac po głowie. Czasem da jakiegoś smakołyka. Także no, chyba o to chodzi. Co tak się zastanawiam, pyk. Żeby mu automatu nie załączyć. O ty. Dobra, czyli chcesz biec tędy, dobra. To już sobie skrócimy drogę. Przy okazji możemy kogoś poatakować. Bo czemu nie? Kurde, troszkę mi się nie podoba, że mam mało życia, a oni są na dosyć OP levelu zawsze. Losers! Dobra. Dalej mi się ten mieczek podoba, on jest po prostu genialny, nie? Ci mnie gonią tam. Do mnie sobie gońcie, kurde. A kolejni się prują do mnie. Jeszcze od razu powiedziałem, zanim mnie zaatakowali. Dobry jestem. Ale tu wszyscy się prują, serio. Kogo się nie zobaczy, widzicie, atakują. Lamusy. Kurde. Dobra. Tu rozumiem, że macie fortecę swoją. Kurde, to mi się nie podoba. Pomóż cywilom. Nie pomogę cywilom, jestem złym człowiekiem. Już wam pomagałem tutaj. A że daliście się złapać, po tym jak tutaj teren już ogarnąłem, to przykro mi. Cel jest blisko. Ty nie gadaj, że ty jesteś tu uwięziony. Yeah, pitole. Dobra. Dobra, w takim razie pomożemy tym cywilom. Och, no! Jak oni mi tak mogli zrobić? No nic. Wbijmy się tutaj, dosyć bezpiecznie na tym poziomie. Ale masz pierdziel, typie, za to, że sobie tu chodzisz. To moja miejscowa! Poleciał. Dobra. Spoko, spoko. Jak ktoś się spróje, to szybciej padnie, niż mnie zobaczy. Dobra, nie, szybciej mnie zobaczy, ale... Zabili go! Okej. I mu zabrali bransoletę. No to chyba koledzy tutaj będą mieli przypał. I to jaki, kurde? Zlokalizowano cel, bardzo dobrze. Dziwnie się na mnie patrzysz, także masz... Masz, popilnuj moje strzały. Hey, you did. Co się prujesz? No, zajdziesz tu do mnie? Nie zajdziesz. To fajnie. Surprise. Coś ciekawego? Strzały zawsze są spoko. Dobra, wy sobie tu walczycie, tak? To pozwólcie, że sobie tego ogarnę. Tego ogarnę przy okazji. Nie trafiłem! Senu, atakuj! O ty kurde. Spoko. Co tam? Bransoleta odzyskana. No i nice. Sami rzucili bombą dymną. A ty... Aha, ty wzywasz posiłki, dobra. Największy niefart mój w historii tej serii. Nie, no żartuję. Były lepsze fejle. On się za to posypał. Dał jasne, pamiątkę. No i wraz z cywilów nie wypuściłem. Sorry! To było ważniejsze. Koniu, jedziemy. Nie uciekaj, hej! Typie, czekaj, czekaj. Ops. Tak, tą misję ogólnie rozpocząłem, bo tu wiecie, każdy misja ma gdzieś swój początek. Jak przeszukiwałem obóz bandytów i znalazłem właśnie list jakiś tego typa, co tam nie żył, do właśnie jego żony, nie? I od tego listu się wzięła ta misja, także teraz ją wykonaliśmy. I lecimy powiedzieć tam żonce tam tego pana, że że nam przykro ogólnie. Pyk, 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 pyk. Naprawdę tam wchodziłem, żeby koń zaskoczył.
Akurat kiedy miałem z niego schodzić, nie? Na dobry koń. Dzień dobry. Are you happy, his beloved? I know why you're here, Magi. He's dead, isn't he, Hapti? I am sorry. There was a rebellion at the quarry. He... No, I don't want to know. He was always so hot-headed. How could he leave us this way? I found his bracelet. He meant for you to have it. What good is a bracelet? My child will grow up without a father. Thank you for telling me. You are a good man. But please, leave me alone to my grief. I'm just another woman the Romans have made a widow. This is the war no one speaks of. Okej. Okay. Dobra, czyli wiadomość przekazana, misja zrobiona. W sumie będzie śmieszne, jak tutaj zrobię te jeszcze dwa poboczniki, tam wszystko zniknie, nie? Trzeba będzie szukać. Okej, okay, tarczę coś zdobyłem. Aha, bo ja otwierałem te skrzynki, otwierałem. Tak. Skrzynki, skrzyneczki. Dobra, zrobimy te broń. Ostatnio sprzedawałem, a już mi wszędzie to kurde wisi. Dobra. Czemu ja mam narzędzie na niebiesko? Jak to jest z tymi narzędziami? Dopiero jak sobie wbiję... tutaj, nie wiem, jakieś odpowiednie zdolności do narzędzi, to mi się odblokuje? Nie wiem. Zobaczymy. Ale dobra, tymczasem ja już będę kończył odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Także na razie, cześć, hej, hej!